Cześć, siemanko, witam was standardowo z tej strony ekipa Ponik Team Garage. Zapraszam was do kolejnego odcinka, a co w dzisiejszym odcinku? Grzebanie przy furze, która miała być zimowym gruzem, a wyszło jak zawsze, czyli grzebiemy. Oglądajcie! Tak jak mogliście zauważyć po wstępie, zawitał w nasze szeregi piękny sedanik, którym byłem właścicielem jakieś prawie 2 lata temu. I co? Można powiedzieć tak, że auto kupiliśmy totalnie przez głupotę i przez przypadek, bo właściciel, osoba, która była właścicielem tego samochodu, na pewno nie chciała go sprzedać. Robiła wszystko w tym samochodzie na bieżąco. No i nagle pewnego dnia dostajemy telefon od swojego bardzo dobrego kolegi, dostaje telefon, że coś we 4.6 jest nie tak. Przestało chodzić, przerywać. Ogólnie rozsadziło wąż od chłodnicy, ten, który tutaj wychodzi z pompy, ten dokładnie ten. No to co? Stwierdziłem, że jak byłem właścicielem tego samochodu, historię dosyć obszerną tego pojazdu znam, to nawet się nie zastanawiałem, tylko odkupiłem ten samochód z myślą, że będzie to jakaś szybka naprawa, typu jakieś cewki, świece, ewentualnie może coś się wydarzyło, jak rozsadziło ten przewód, to zrobimy uszczelkę pod głowicą, no i ogień, będziemy jeździć tym samochodem. No ale wyszło jak zawsze, przywieźliśmy ten samochód, zaczęliśmy od szybkiej diagnostyki, czyli wyciągamy świece, wyciągamy cewki, no i sprawdzamy kompresję. No i tutaj zaczęły się schody, a mianowicie na 3 cylindrach brak kompletnie kompresji, a na 2 pozostałych przy mierzeniu kompresji pojawił się olej. Szybka decyzja, co z tym robimy, czyli słupek wyjeżdża, no i szukamy odpowiedniego słupka, żeby go podmienić, bo remont jest totalnie nieopłacalny. Tak to wszystko wygląda. Film w sumie nagrywam już z nowym silnikiem, bo stary stoi tutaj. A to tylko i wyłącznie dlatego, bo chcieliśmy szybko to załatwić, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy z tym grzebać, widzieliśmy, ile nam z tym schodzi, to zrobiliśmy ankietę na Instagramie, w której wy głosowaliście, czy chcecie zobaczyć rzeźbę przy tym samochodzie. Co jeszcze dodam, że gdybym nie był właścicielem tego samochodu, to na pewno bym się w to nie wpieprzył drugi raz, by zmieniać ten silnik, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jeździłem tym samochodem, wyjeżdżam spoko wyposażony, to stwierdziłem, że warto ten samochód ratować i warto to zrobić. Tak jak widzicie, jest tu nawet klimatyzacja, której nie rozpinaliśmy i też chyba niejednym osobom udowodniliśmy, że da się zrobić słapa bez rozpinania chłodnicy, bo wszystko jest szczelne i jest układ, jest czynnik w układzie chłodzenia, więc dlatego to też tak wygląda. No i co, może pokrótce teraz trochę wam opowiem, co się wydarzyło i co zrobiliśmy z tym silnikiem, pokazując wam pierw ten starszy. Więc widzicie, stary słupek, postaram się też was tutaj trochę zasypać zdjęciami. Dodając, bo w momencie, kiedy zarówno wkładaliśmy ten słupek i wszystkie części, które w nim wymienialiśmy, uszczelki, bo słupek jest cały przeuszczelkowany, robiliśmy sobie zdjęcia, bo nie wiedziałem, że będziemy w ogóle z tego nagrywać film, więc nagrywam to trochę już po fakcie. A co tutaj, jeżeli chodzi o ten silnik? To na pewno lało się z podstawy, lało się z miski olejowej, lało się z tylnego uszczelniacza. Sprzęgła, można powiedzieć, że było dojechane do samego koniuszka, bo też Bartek namówił, że mu wpadł pedał w pewnym momencie. No to już było, że tak powiem, ostatki tego sprzęgła, to można było zauważyć. No i co? No i w sumie wleciało to. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się to zapalić, usłyszeć co i jak. Wszystko mamy ogarnięte, jeżeli chodzi o podłączenie, czyli skrzynia jest połączona z wałem, poduszki są przykręcone. I co tam jeszcze z ciekawych rzeczy? Aha, wydech mamy ogarnięty, więc zostało tu już, można powiedzieć, kosmetyka. To, co leży tutaj na silniku, żeby to podłączać. No i palimy dziada, żeby zobaczyć co i jak. Czy to chce w ogóle żyć. Miejmy nadzieję, że tak i że nie wyjdą tu jakieś kwiatki po drodze, bo jak drugi raz mamy ten silnik wyciągać i robić coś w nim, to nie wiem, czy sam bym nie sprzedał tego samochodu. No i co? I ogólnie jest ten film też trochę takim filmem z zapytaniem dla was. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle dotarł do tego momentu. A mianowicie przerwa na kanale jest spowodowana tym, że
stwierdziliśmy, że jak zbudowaliśmy swoje grono fanów na marce BMW, to nie chcemy nic innego wam pokazywać, a działamy z wieloma rzeczami. Tu też jest nasza kupejka, która, że tak powiem, przechodzi raz temat blacharski i lakierniczy. I dajcie znać, czy chcecie też zobaczyć takie rzeźby, które działamy przy swoich samochodach, albo na przykład takie rzeźby jak tutaj, bo też staliśmy się posiadaczem traktorka polskiego Ursusa. Wszystko w nim też robimy sami. Z rzeczy, które dokładaliśmy, to układ powietrzny cały, żeby móc używać pług. Tak jak mówiłem, z E30 też cały czas coś działam. Na Instagramie widzieliście na pewno, że zostały wrzucone z tyłu adaptery. No i z bajerów, które zostały, no to w sumie miał spawać teraz cały ten układ. A co jeszcze z kolejnych samochodów, które mają się zjawić? To Polonez, w którym jest padnięty silnik i też mamy zrobić to samo, co robimy aktualnie w E46. Za różą stoi też fajna fura, którą udało nam się kupić. Jest to Golf 3 w Cabrio, z którym też chcemy przeprowadzić reanimację i dajcie znać, czy chcecie to zobaczyć. A ja wracam do garażu i działamy dalej z E46. My właśnie zmieniliśmy garaż i bierzemy się za dalsze prace. Trochę udało się jeszcze poskładać wiązkę, także tutaj już wiązka podciśnienia wszystko ogarnięte. Zostało jeszcze tylko podłączyć gaz i co? I wrzucić chłodnicę, tak jak widzicie, klima jest już na swoim miejscu. A tutaj jeszcze bez bajerów chłodniczych. Przy wyciąganiu ucięliśmy kruciec, bo tak jak widać, wężyk jest rozsadzony i z niego na pewno ciekło, ale nie chcę zejść z tego zbiorniczka, więc musimy sobie z tym jakoś poradzić. Wrzucamy chłodnicę na swoje miejsce, no i myślę, że można palić bestię i zobaczyć, czy to chce w ogóle żyć. Także działamy. No i tak jak widzicie, płyny już dolewamy, gaz jest cały podkładany. Jeszcze będziemy go układać, jeżeli wszystko wyjdzie, że będzie dobrze, bo jak nie, to będziemy musieli szukać jakichś tutaj naszych błędów, ewentualnie błędów w połączeniach gdzieś jakichś kablowych. Albo których nie wiedzieliśmy. Albo których nie wiedzieliśmy nawet, bo nie jechaliśmy na tym gazie. Co, no tutaj też płyn jest uzupełniony, hydrauliczny. Będziemy czekać, jak tutaj zacznie coś skakać. Olej też jest w silniku, woda też jest. Także to i tak na bieżąco trzeba będzie dolewać przy pierwszym odpalaniu, bo tak jest zawsze. Przypijam akusa. Akus, no i tyle, no i lecimy. Zobaczymy, czy coś wyjdą, jakieś wycieki. Będziemy tutaj obserwować, czy coś nie będzie się ciekło gdzieś tutaj z podstawy, czy z miski, czy jakieś węże wszystkie dobrze siadły, czy nie wyszczelą. No i tyle, palimy. Pierwsza próba odpalania, płyny są uzupełnione do fulla. Będziemy patrzeć, co i jak, także Mati, jedziesz. A jak nie, to podpompuj dwa razy pompą może paliwową, żeby dobiło, choć czym i tak powinien dobić. Podejście numer dwa, próbujemy teraz, jak musimy odpowiedzieć, może za dużo powietrza jest w układzie, że jedziesz. Cały silnik nam zajebał. Bo umyty. Pierdolone BM-ki. No jak widzicie, bestia poskładana w całości, wszystko. Leciał froncik, bo po odpowietrzeniu stwierdziliśmy, że trzeba złożyć ją, żeby się nią gdziekolwiek móc przejechać, bo bez frontu jeździ trochę słabo. Co tam jeszcze z rzeczy wyszło, to na pewno fura kopci na biało.
Oby to nie była oznaka UPG i nie pracuje nam na którąś cewkę. Podejrzewamy cewkę, więc mamy ceweczki na podmiankę. Bierzemy się teraz za szybką podmiankę cewki. Pierw może wam jeszcze pokażemy, jak diagnozujemy, która to jest. No i czas na pierwszą przejażdżkę. Fura odpowietrzona, olej jest. Udało się nam jeszcze wymienić czujnik w podstawie filtra, bo był zepsuty, nie pokazywało nam ciśnienia oleju na... Znaczy nie gasła, ani się nie zaświecała kontrolka ciśnienia oleju, więc wymieniliśmy to. No i co? Trzeba się brać za wymianę tej ceweczki i zobaczyć, co to cudo potrafi. Dobra, palimy dziada po nocy. Zobaczymy, czy zagada. Luz jest, jest. Możemy palić. Majster jest przygotowany do pracy. I ta działa. To też. Też. Też śmiga. Piąta. Zobaczmy. Też na nią reaguje i zostaje szósta. Ale przy tym zajebiście poprowadzonym gazie ją znaleźć, to... Wypiąłeś ją? Czekaj. Dobra, reaguje ci. Czerwona świeca. Czerwona świeca. Trzeba świecę. Trzeba spróbować dać buta. Tu są tu też jakieś świece i rydo... Nie, takie dwuknotowe. A z tego co wiemy, BM-ki tego nie lubią. A zwłaszcza na gazie. Na zimnym mu trzeba. Dobrze chodzi? Da się kulnąć i tyle. Także bierzemy się na jazdę próbną. I mamy kolejny dzień zmagań. Co już miało wszystko jeździć, wszystko być picobello. Ale niestety, zaczęło się lać. I byśmy tego zapewne nie robili. Ale lał się olej na kolektory wydechowe i okropnie śmierdział w samochodzie. No i co okazało się być przyczyną? To, że najprawdopodobniej jest albo była źle wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworu, bo pokrywa zaworu jest szczelna, była sprawdzona dymem i nic nie wyszło, że tak powiem. Ale po tylnej blaszce, bo są nowe też uszczelki pod kolektorami wydechowymi, po blaszce normalnie spływało i do tyłu lało się na kolektory wydechowe. Było okropnie, no okropnie waliło, śmierdziało takim spalonym olejem, więc musieliśmy to zrobić. Teraz zostało nam rzucić cewki i zobaczyć, czy się cokolwiek polepszyło, bo tak to auto nigdzie żadnych plam nie zostawia, wszystko jest szczelne. A to jest jedyna rzecz, której nie robiliśmy, bo osoba, od której kupowaliśmy silnik, zarzekała się, że ta uszczelka była w 100% robiona. I wszystko wymieniliśmy w silniku, oprócz tej uszczelki, całe szczęście, że ją mieliśmy, bo udało nam się to zrobić, więc zaraz zobaczymy, czy przyniosło do jakiekolwiek efekty. Wyciek został znaleziony i co mogę ciekawego powiedzieć, to nie był to wyciek spod pokrywy, a jest tu założona już druga pokrywa i drugi komplet uszczelek. A temat wyglądał tak, że ciekło z śrubki, która jest wkręcona w tył głowicy. Zaraz wam to pokażę tam, na tamtym silniku, co jest. Także widzimy się za sekundę. No i widzimy tutaj jedną, jedyną śrubkę, która jest wkręcona w głowicę. I przez tą śrubkę nam właśnie się lało. Nie widzieliśmy tego, ponieważ była z tyłu silnika taka blacha, która nie wiem do dziś, do czego ona służy, bo jest przykręcona tylko na dwóch śrubach tutaj do głowicy. A co było najgorsze, że już podejrzewaliśmy, że jest tu uszczelka pod głowicą, ponieważ stąd lało się tu i tutaj wzdłuż głowicy i bloku ten olej się sączył, później lądował na tą blachę i kapał prosto na kolektory. No ale temat już jest ogarnięty, dociągnęliśmy tą śrubkę i zrobiliśmy auto 30 km i na tą chwilę jest wszystko ok, więc zostało tylko pozakładać jakieś pierdoły i ogarnąć auto i możemy jeździć. Z rzeczy takich głupot, które brakowało w aucie, to były właśnie te dwie osłony. To jest górna osłona, a to jest osłona pod samochód. Ta osłona już była razem z silnikiem,
ale jeździliśmy bez niej, żeby jeszcze wszystko móc dokładnie pooglądać. Ale tak jak mówię, zrobiliśmy już tam przeszło 30 km, jak na razie nic się nie wydarzyło. Osłony jeszcze na tą chwilę lądują do bagażnika i trochę pojeździmy, potestujemy sprzęt. A co jeszcze jest najważniejsze do ogarnięcia z rzeczy mechanicznych, to na pewno gaz. Ponieważ gaz na tą chwilę nie działa, musimy kupić kabel diagnostyczny i sprawdzić, co ten gaz boli. A na tą chwilę myślę, że to tyle rzeczy, które będziemy robić przy tej furze. Coś tu jeszcze nam trochę piszczy, bo już sypaliśmy, że tak powiem, talkiem po pasku i albo to będzie jedna jedyna rolka, której nie wymieniliśmy od paska, albo alternator, chociaż nie wydawał się nam zły. No i co? I trzeba ogarnąć na pewno bestię w środku, zająć się ogarnięciem wnętrza, żeby to jako tako wyglądało. Poszukujemy też dekora drewnianego, na pewno ten co tutaj widzicie, bo nie ma go na kierownicy, więc poszukujemy takiego dekora na kierownicę, żeby mieć komplecik. Posprzątać, wyprać, ogarnąć jeszcze na pewno podświetlenie tylnej rejestracji, ponieważ na tą chwilę nie działa. Wymieniliśmy żarówki, ale coś mi się wydaje, że tutaj jest ze wiązką, ponieważ też nie działa otwieranie tylnej klapy. No i różnego typu rdzawki, które są na tym samochodzie. Ale to zobaczymy, czy będziemy to ogarniać, czy zostawimy. Na razie musimy trochę tym pojeździć, żeby wiedzieć, co to jest warta i co jest wart ten silnik. I co, no i z tego miejsca chciałbym wam bardzo podziękować, jak ktoś dotarł do tego momentu. Możecie zostawić jakiegoś lajka, suba, komentarz. Piszcie, co tam chcecie. Czy wam się podobał w ogóle taki film, czy chcecie też zobaczyć taki film z Poloneza, przy którym działamy. No i dzięki jeszcze raz bardzo, trzymajcie się, hej!